Kolejne mądrości posła Treli. Posłuchajmy. Rzeczpospolita pisze o tym, że rząd kupuje, czy realizuje przetarg na limuzyny, samochody Audi z segmentu premium. Zastanawiam się, czy gdyby pan dzisiaj usłyszał, że rządzący chapią garściami, kupują fury, skóry i komory, to co by pan powiedział? Wie pan, ja pamiętam też, co było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No oni też kupowali, ale ja jakoś nie rozdzierałem szat. No, ja sobie nie... Rozdzierał pan, to jest tak? Pana cytat. No, tak, ale PiS to... chapie garściami, rządzący kupują fury, skóry i komory. To było w czasie pandemii. To wie pan. No, a teraz jest czas powodzi. No dobrze, ale wie pan... No oj tam... Oj tam, bo tamte fury to były złe, a jak lewica kupuje fury, to one są dobre. Ale posłuchajcie dalej. Ja wychodzę z takiego założenia. Jeżeli te samochody mają służyć tym, którzy reprezentują nasz kraj na zewnątrz, no to dziwne byłoby, gdyby przyjechał tutaj poważny ambasador, poważny premier, a na przykład nasz minister czy wiceminister wysiadł z Trabanta, który ma 40 lat, no to też bądźmy poważni. Czyli tak, kiedyś zakazywał kupować fury, to pisowcy to kradną. A teraz to fury, jak oni rządzą, to już można kupować, zresztą takie o klasę wyżej. I uzasadnienie jest następujące. No bo trzeba jakoś przyjmować ambasadorów. Bo jak wiadomo, przez 8 lat jak rządził PiS, to żadnych ambasadorów nie przyjmowano. Rządząca w Polsce ekipa najpierw wywaliła profesor Bachmatiuk z Polskiej Sieci Innowacji, osobę, która w Korei Południowej kierowała prestiżowym instytutem i zrezygnowała z ogromnych pieniędzy, aby w Polsce budować bazę i zasoby kompetencji. Następnie wywalono wszystkich z Wód Polskich i jak przyszła powódź, to okazało się, że jest tam niewiele osób, które mają o tym pojęcia i zapłacili za to zwykli obywatele. Następnie wywalono profesora Sankowskiego, wybitnego eksperta od sztucznej inteligencji w skali europejskiej, który również zrezygnował z kariery i ogromnych pieniędzy, aby w Polsce budować bazę kompetencji. Potem wywalono profesora Kostro, który przetrwał wszystkie ekipy rządzące i był cenionym przez wszystkich, no, jednym z najwybitniejszych polskich historyków. A teraz okazuje się, że w Totalizatorze Sportowym i innych spółkach Skarbu Państwa jest najazd jakichś partyjnych ludzi bez wiedzy i doświadczenia. I zapytany o to poseł Platformy, dyrektor szkoły w Łodzi, wykształcony, mądry i tak dalej, poseł Józef Aciuk odpowiada tak. Lublin, Bartosz Piech, działacz PSL, Michał Małecki, działacz PSL, to akurat bliższa sercu koszula, czyli Łódź, w której pan jest Karol Wilczyński, Koalicja Obywatelska, Kielecki oddział. No i po kolei w zasadzie mam tę listę, którą przedstawił Onet. Jest też Adam Sekuła, kolega z boiska, dobry znajomy premiera Donalda Tuska, regionalny dyrektor w Gdańsku. Proszę zwrócić uwagę na to, że nie z jednej partii. To jest rzecz numer jeden. Czyli to nie jest tak, że w Polsce już teraz mogą obejmować jakiekolwiek funkcje tylko ludzie z ekipy Tuska. Nie, jest zupełnie wolny wybór. Mianowicie można wybierać pomiędzy osobą z PO, z PSL-u, od Hołowni i od Lewicy. To jest zupełnie wolny wybór. A jakby ktoś chciał jakąś funkcję objąć, kto nie należy do tych partii, no niestety jest rewolucja i nie ma wolności dla wrogów wolności. Zielone wariactwa Unii spowodowały, że produkowanie czegokolwiek w butelkach przestaje być opłacalne, więc kreatywni producenci zrobili alkohol w tubkach. Ekipa Tuska przez rok nie zrobiła prawie nic z tego, co obiecała, więc chcą pokazać jakiś sukces i zajmują się alkotubkami. I już rozwój, powódź, CPK, nic nie jest ważne, cały rząd zajmuje się alkotubkami. I nawet ekipa Tuska pochwaliła się, że producent sam się z tego wycofał, bo czymś mu pogrozili. Ja się domyślam nawet, jaka to mogła być groźba. No dajmy na to, jak natychmiast nie usuniecie wszystkich alkotubek, to pełnomocnikiem do zajęcia się tym problemem zostanie Kierwiński. Oni to usłyszeli i zbladli. Tym bardziej, że zbliża się kolejny dzień strażaka. Służba, poświęcenie. To są rzeczy najważniejsze. Ale Tusk mówił dalej. Radzę wam to usunąć, bo jak nie, to mogę wezwać jeszcze Sienkiewicza. To już w ogóle zbladli, bo on zająłby się wszystkimi alkotubkami w 15 minut. Szanowni Państwo, druk numer 1844. Producenci mówią, jednak wycofujemy alkotubki. I wreszcie mamy rząd na miarę naszego sukcesu. I na koniec Tusk jeszcze pogroził, że jak mi się to jeszcze powtórzy, to sięgnie po swoje Wunderwaffe i pełnomocnikiem rządu do spraw alkotubek zostanie Aleksander Kwaśniewski. Jakie to was może? No nic. Upiekłam arbuza i zrobiłam... Upiekłam arbuza. I zrobiłam z niego takiego wegańskiego łososia. Po prostu to Przepraszam, było... Przepraszam, co z arbuza...
Nie. Czego nie rozumiesz? Kasia upiekła arbuza i zrobiła z niego łososia. Wegęstik, jest... tak. Dobrze. Nie, no w sumie tak, ma to sens. Okej. Okay. Mam nadzieję, że kiedyś cała Polska zamiast jeść łososie i zjadać kochane zwierzątka, które sobie żyją i mają swoje sprawy, będzie piec arbuzy. Więc w lewackim świecie arbuz będzie łososiem, kobieta będzie mężczyzną, Zielińska będzie reprezentantką polskiej inteligencji w polityce, a Niemcy będą walczyły o polskie dobro w Unii Europejskiej. I jak pospędziemy się samochodów, to uratujemy Ziemię przed spłonięciem. O. Co Bodnar i Tusk zrobili z naszym wspólnym państwem? Pokażę to na przykładzie. Dzień dobry, Wysoki Sądzie. Nazywam się Adam Bodnar, jestem ministrem sprawiedliwości i chciałem poprosić o rozstrzygnięcie sprawy prokuratora krajowego na naszą korzyść. Otóż Dariusz Barski nie jest już prokuratorem krajowym. Bardzo proszę, Wysoki Sąd, o rozstrzygnięcie naszego wniosku. Dziękuję, panie ministrze. Proszę usiąść. Wysoki Sąd wyda orzeczenie. Otóż nie podzielam racji pana ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i stwierdzam, że Dariusz Barski dalej jest prokuratorem krajowym. Ach tak, to nie jest pan sędzią. Jest pan neosędzią i ja stąd wychodzę, do widzenia. A poza tym, to teraz będzie pan pisał na siebie czynny żal i od tego uzależnię, czy będzie pan sędzią. A robię to w imię przywracania konstytucji, niezależności, niezawisłości sędziowskiej, wartości europejskiej i trójpodziału władzy.